Najdostojniejszy księży Biskupie Edwardzie, Pasterzu Świętego Kościoła Kaliskiego, Czcigodni Księża Biskupi, Drodzy Bracia Kapłani, Wielebne Siostry Zakonne, Osoby Życia Konsekrowanego, Szanowni Uczestnicy obecnego Zgromadzenia Liturgicznego w Kaliskim Sanktuarium Świętego Józefa, i towarzyszący nam w modlitwie widzowie telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja. Wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Na zaproszenie księdza biskupa Edwarda, przybywam dzisiaj do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu z Archidiecezji łódzkiej, której od zarania, to jest od 20 grudnia 1920 roku patronuje właśnie święty Józef. Kościół łódzki na przestrzeni minionego czasu doświadczał tej opieki w czasach trudnych, przedwojennych i powojennych. Kiedy było tyle różnego rodzaju problemów społecznych i gospodarczych, kiedy świat robotniczy wystawiany był na różne próby, a także i świat akademicki inwigilowany i ustawiany wedle zasad panującej wówczas ideologii. Święty Józef, którego wzywaliśmy. Na co dzień, w szczególny sposób, w jego uroczystość naszej łódzkiej Bazylice Archikatedralnej. Okazywał nam wiele, wiele znaków swojej obecności, swojego patronatu. Dlatego z radością przyjąłem zaproszenie księdza biskupa, aby dzisiaj z wszystkimi Wami, bracia i siostry, którym bliskie i drogie są sprawy rodziny i życia oddać chwałę Bogu i usilnie prosić świętego Józefa o szczególną opiekę nad rodziną, która jest ogniskiem życia i miłości. Dzisiejsze czytania Mszalne wprowadzają nas w dwie różne sytuacje. Najpierw dzieje apostolskie opisują sąd nad świętym Pawłem. Gdybyśmy sięgnęli do wcześniejszych fragmentów tej księgi, dowiedzielibyśmy się o pojmaniu Pawła w świątyni, o formułowanych przeciw niemu zarzutach, że naucza przeciwko narodowi i prawu. Podburzony tłum porwał Pawła i wlókł go poza świątynię. Usiłowano go nawet zabić. Trybun kazał go ująć i związać dwoma łańcuchami, a następnie odprowadzić więźnia do twierdzy. Przed zebranym Sanhedrynem, jak słyszeliśmy to dzisiaj, Paweł wygłasza mowę o zmartwychwstaniu, która wywołała wśród jego oskarżycieli rozdwojeniem. Zrobiła się wielka wrzawa. Doszło do wielkiego wzburzenia, dlatego trybun, obawiając się, że rozszarpią Pawła, rozkazał żołnierzom zabrać go spośród nich i zaprowadzić go do twierdzy. Jakże inaczej na tym tle zabrzmiała dzisiejsza Ewangelia? Końcowy fragment modlitwy arcykapłańskiej Jezusa którą zanosił w czasie ostatniej wieczerzy. Jezus modlił się za swoich uczniów i za tych, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć w Niego. Modlił się za najbliższych swemu sercu. Modlił się, żeby wszyscy stanowili jedno. Modlił się, aby ci, których Bóg mu dał, byli z nim tam, gdzie on, i widzieli chwałę, którą dał mu ojciec. Ta intencja błagalna Jezusa była naprawdę wyjątkowa. Za nią ofiarował swoje życie. Te dwa wątki z dzisiejszej liturgii słowa przenosimy do naszego liturgicznego zgromadzenia w kaliskim Sanktuarium Świętego Józefa. W ramach pierwszoczwartkowych modlitw w intencji rodziny i obrony życia ludzkiego, w tak szczególnym dniu, jakim jest Dzień Dziecka, trzeba nam zatrzymać się i zastanowić nad tym, że obecna sytuacja wychowania młodego pokolenia Rozgrywa się między tymi dwoma obrazami. Czyż bowiem dzisiaj, wykazując troskę o przekazywanie dzieciom i młodzieży najważniejszych prawd chrześcijańskiej wiary, nie doświadczamy tego, co święty Paweł? Czy głoszenie Ewangelii tu i teraz nie odbywa się pośród wielkiej wrzawy? Czy co nie dochodzi do wielkiego wzburzenia, kiedy przypominamy o chrześcijańskich wartościach, może nawet nieraz rodzą się obawy, że za wierne trwanie przy zasadach moralnych pewne środowiska chciałyby współczesnych pawłów rozszarpać? Dla życia dziecka, a później młodego człowieka? naprawdę nie jest obojętne, czy przyjmie się, czy też odrzuci perspektywę wiary, prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Pomiędzy wychowaniem z Bogiem, a wychowaniem bez Boga, zachodzi zasadnicza różnica. Wobec niebezpiecznej tendencji odchodzenia w wychowaniu od trwałego i sprawdzonego systemu wartości, trzeba jasno i zdecydowanie powiedzieć, że wybiórcze przyjmowanie zasad moralnych wprowadza człowieka w stan życiowej niepewności i zagubienia i prowadzi, prowadzi do chaosu. A to z kolei uniemożliwia jego pełny rozwój i zatrzymuje uwagę jedynie na namiastkach szczęścia na zaspokajaniu przyziemnych potrzeb nie zawsze koniecznych do życia. Nasza dzisiejsza modlitwa odbywa się w przeddzień 20 rocznicy pobytu świętego Jana Pawła II w Kaliszu i w dwudziestą piątą rocznicę od powołania diecezji kaliskiej. Z pewnością przy tej okazji Wielokrotnie będą przywoływane słowa Ojca Świętego, które z ziemi kaliskiej popłynęły do całego polskiego kościoła. A 4 czerwca 1997 roku padły słowa bardzo ważne. Papież, ukazując postać świętego Józefa, posłusznego głosowi anioła, aby uciekał z dziecięciem przed tymi, którzy czychali na jego życie, zwrócił uwagę na sprawę życia i jego obrony. Józef z Nazaretu, który uchronił Jezusa od okrucieństwa Heroda, stał się dla Jana Pawła II wielkim rzecznikiem sprawy obrony życia ludzkiego od pierwszej chwili poczęcia. Aż do naturalnej śmierci. Ale pozwólcie, bracia i siostry, że sięgnę dzisiaj do innych ważnych słów papieża Polaka, wypowiedzianych dziesięć lat wcześniej w Łodzi, podczas celebrowanej przez niego mszy świętej na łódzkim lotnisku. Jan Paweł II udzielił wówczas dzieciom Pierwszej Komunii Świętej. W swojej homilii spotkanie związane z pierwszą Komunią nazwał wielkim świętem chrześcijańskich rodzin, bo to rodzina zawsze była i nadal pozostaje tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary. Kobieta i mężczyzna najpierw sami zapraszają Boga do swej małżeńskiej, sakramentalnej wspólnoty, a następnie, dając ludzkie życie swoim dzieciom tu na ziemi, zapraszają do ich serc dawcę życia wiecznego. To jest powód do wielkiej radości, ale i jakże wielka odpowiedzialność, aby i rodzice, i dzieci nigdy nie zapomniały, że każdy człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego. Przywołując świadectwo życia świętej uszuli leduchowskiej, Jan Paweł II przypomniał jej słowa – o zadaniach matki w rodzinie, która powinna czuwać nad duszami przez Boga powierzonych jej dzieci, która powinna im dać Boga. Nie da się tego osiągnąć, jeśli nie wyrobi się w sobie silnej, głębokiej wiary. To właśnie z miłości dla dzieci, matki, ale także i ojcowie. Winni pracować, jak mówił papież, nad nabywaniem wiary głębokiej i żywej, która by opromieniła najpierw ich życie, a następnie życie ich dzieci, aby z wierzących serc rodziców wiara przeszła do duszy ich dzieci. Do tego tematu wrócił Ojciec Święty. Podczas pamiętnego spotkania z włókniarkami w łódzkiej fabryce. Z wielką mocą kład nam wszystkim na serce wielką troskę, by zachowywana była podstawowa hierarchia wartości i zadań, by kobieta, serce wspólnoty rodzinnej, wspomagana przez męża, Dzieliła z nim cały zakres powinności rodzicielskich i wychowawczych. By kobieta-matka na równi z mężczyzną-ojcem świadomie wzięła na siebie trud wychowania dziecka w wierze. By oboje z całą miłością i odpowiedzialnością troskliwie czuwali, aby zło nie odmieniło umysłu i serca ich dziecka. Aby ze wszystkich sił, Starali się, by dziecko mogło osiągnąć wszechstronny rozwój fizyczny i duchowy, by przykładem osobistego życia prowadzili swoje dziecko do dojrzałego życia chrześcijańskiego, ku pełni człowieczeństwa. Te słowa trzeba polskim rodzinom dzisiaj koniecznie przypominać. Bo już wtedy przestrzegał nas Ojciec Święty, że w czasach odzyskiwanej na nowo wolności nie chodzi tylko o to, by lepiej i wygodniej żyć oraz więcej mieć. Ważniejsze jest to, żeby każdy mógł rozwijać swoje wartości osobowe i lepiej wypełnić swoje powołanie, jakie od Boga otrzymał. Ważniejsze jest to, aby pracując na chleb powszedni, nie tracić sprzed oczu tego, co jest ostatecznym przeznaczeniem każdego człowieka, mężczyzny i kobiety, aby przez pozyskiwanie tego świata, tak dzisiaj absorbujące i zachłanne, nie dopuścić, aby szkodę poniosła dusza ludzka, aby szkodę poniosła małżeńska miłość. I rodzinna wspólnota, aby szkodę poniosły pozostawione bez należytej opieki nasze dzieci i młodzież. Trzeba koniecznie przypominać nauczanie Jana Pawła II o małżeńskiej miłości, która nie wyczerpuje się wśród nich dwojga, gdyż uzdalnia ich do największego oddania dzięki któremu stają się współpracownikami Boga, udzielając daru życia nowej osobie ludzkiej. Trzeba koniecznie przypominać polskim rodzinom, że Chrystus postawił dziecko w samym centrum Królestwa Bożego, prosząc, jakby w ich imieniu, pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im. Na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych w 1979 roku papież mówił: Pragnę wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny. Żaden kraj na świecie Żaden system polityczny nie może myśleć o swej przyszłości inaczej, jak tylko poprzez wizję tych nowych pokoleń, które przejmą od swoich rodziców wielorakie dziedzictwo wartości, zadań i dążeń zarówno własnego narodu, jak też całej rodziny ludzkiej. I mówił dalej papież, troska o dziecko. Jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. Przyjęcie, miłość, szacunek, wieloraka i jednolita służba materialna, uczuciowa, wychowawcza, duchowa. Każdemu dziecku, które przychodzi na ten świat, winny stanowić zawsze charakterystyczną i nieodzowną cechę chrześcijan, a zwłaszcza rodzin chrześcijańskich, tak aby dzieci, mając możliwość wzrastania w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi, wnosiły swój cenny wkład w budowanie wspólnoty rodzinnej i w samo uświęcenie. Rodzin. Małżeństwo i rodzina, jak wielokrotnie przypominał Jan Święty, Jan Paweł II, są bezpośrednio zaangażowane w dzieło ewangelizacji. Poprzez rodzinę toczą się dzieje człowieka, dzieje zbawienia ludzkości. I bardzo wyraźnie dzisiaj to widać. Rodzina znajduje się w pośrodku tego wielkiego zmagania, pomiędzy dobrem a złem, między życiem a śmiercią, między miłością a wszystkim, co jest jej przeciwieństwem. Jeśli świat, w którym żyjemy tak boleśnie doświadcza rozdwojenia, to zauważmy, to rozdwojenie najbardziej dotkliwie przechodzi. Właśnie przez rodzinę, wokół której ciągle podnosi się wielka wrzawa i co chwilę dochodzi do wielkiego wzburzenia. Dlatego trzeba każdej chrześcijańskiej rodzinie powtórzyć te słowa, które usłyszał od Jezusa Święty Paweł, odwagi. Trzeba bowiem, żebyście zaświadczyli o mnie. Tak, potrzeba odwagi, bo naprawdę wielka jest siła świadectwa, jakie dają katolicy małżonkowie, trwający wiernie w złożonej wzajemnie przysiędze, prowadzący na co dzień chrześcijańskie życie, przekazujący je jak najcenniejszy skarb i dziedzictwo następnym pokoleniom. Niech święty Józef, patron tego miejsca, opiekun całego Kościoła, wyprasza taką odwagę wszystkim małżonkom. Amen.